Identyfikator podmiotu. SCP-195. Klasa podmiotu. Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. W posiadaniu fundacji znajduje się jedna skrzynka zawierająca 17 butelek SCP-195. Przechowywana jest ona w szafce bezpiecznego przechowywania numer 3 w sekcji magazynu obiektów klasy bezpieczne w ośrodku 1279. Dostęp do SCP-195 wymaga pisemnej autoryzacji od nie mniej niż dwóch pracowników poziomu 4 i towarzystwa w postaci członka ochrony ośrodka. Ze względu na pozatestowe prawdopodobieństwo ekspozycji przez inhalację odparowanego SCP-195, dostęp wymaga pełnego kombinezonu hazmat klasy C wraz z respiratorem. Możliwe jest, że istnieją inne instancje SCP-195. Wszyscy agenci pozyskania zachęcani są do odnotowywania butelek o podobnym stylu czy posiadających podobne etykiety do zabezpieczonych próbek SCP-195, jak również zmieniono. Jeśli odkryte zostaną inne instancje SCP-195, mają zostać one zebrane przez zespół tymczasowego zabezpieczenia, wyekwipowany w pełny zestaw hazmat wraz z respiratorami. Opis. SCP-195 to medyczna whisky sprzedawana przez parę wędrownych sprzedawców w okresie przed wojną secesyjną na południu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Różnorakie źródła historyczne zgadzają się w tym, iż whisky była celowana głównie w łapaczy niewolników tamtej ery i była reklamowana jako posiadająca właściwości wzmacniające umysł. Źródła te zgadzają się również co do tego, że sprzedawcy zwykle byli wypędzani z miast, kiedy odkrywany był efekt poboczny ich mikstury i zostali powieszeni za swoje demoniczne ścieżki przy co najmniej dwóch okazjach. Kiedy tester skonsumuje dowolną ilość SCP-195, początkowo zareaguje w sposób zgodny z konsumpcją tej samej ilości niskiej jakości whisky czy bimbru. W ciągu krótkiego okresu czasu, czas ten różni się wśród testerów, zacznie doświadczać wyższej czujności i zwiększonych doznań sensorycznych, smak, zapach, dotyk, etc. Ten efekt whisky był reklamowany przez sprzedawców i był powodem docelowej audiencji. Jednakże w parze z tą wyższą zdolnością sensoryczną szły ogólne obniżenie kontroli impulsywnej i zwiększona odpowiedź walcz lub uciekaj, co podczas testów wykazało prowadzić do znacznie zwiększonych poziomów agresywnego zachowania. Odpowiedź ta jest teorią wyjaśniającą brutalność okazaną przez usunięto. Personel klasy D pod wpływem SCP-195 był w stanie, jak również był chętny do usunięto, czerpiąc przyjemność z przemocy czynu. D-18-35-78. Morderstwo pierwszego stopnia, gwałt, terminacja. Wykazał potrzebę oderwania głowy swoimi zębami. Dalsze testy zdolności SCP-195 uznano za zbędne. Późniejszy asystent badawczy Renfield został pośmiertnie odznaczony pochwałą fundacji za wydajność poza obowiązki służby. Gdy efekty whisky miną, obiekty testowe zwykle powrócą do normalności z wyjątkiem tych, którzy usunięto. Jednakże w ciągu miesiąca wszyscy testerzy doświadczą ogólnego uczucia znudzenia połączonego ze zmęczeniem. Skany MRI na tym etapie pokazują rozwój wrzodopodobnych ran w żołądku i płucach. Kontynuują one rozwój bez przeszkód aż do zgonu testera. Dodatkowo skóra i tkanka mięśniowa testera zaczyna się degradować, głównie dookoła miejsc napięcia czy ruchu. Degradacja ta również postępuje bez przeszkód aż do zgonu testera. SCP-195 został odkryty przez letniego syna historyka w Alabama w roku 2000. Areszt i wyrok skazujący za morderstwo zmieniono pana były przedmiotem niskiego zainteresowania lokalnych mediów. Fundacja zainteresowała się sprawą pana
gdy ten został przeniesiony do szpitala, a jego niezwykła degradacja skóry i organów została odnotowana przez informatorów fundacji w społeczności medycznej. Śledztwo doprowadziło do przedwojennego domu, gdzie pan pomagał swojemu ojcu w katalogowaniu różnych przedmiotów o wartości historycznej. Drużyna fundacji została wysłana do mieszkania, gdzie zlokalizowano otwartą skrzynkę zawierającą butelek SCP-195. Dodatek. Historyczne opisy sprzedawców zdają się zgadzać co do tego, że jeden z mężczyzn był niezwykle wysokim blondynem, podczas kiedy drugi posiadał ciemne włosy i poruszał się w zgarbionej pozycji. Obaj mężczyźni mieli dziwnie jaskrawe oczy i ubrani byli w takie same. Zmieniono. Zgodnie z obecnym usunięto. Pozostaje niepojmany. Całość personelu została upomniana, iż złapanie usunięto. Priorytetem szóstym.